Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Dzisiaj gram razem z Mario i będziemy jechać ciekawe Mario. To jest Mariusz znany jako Mariusz Cieputa z... Dobrze powiedziałem nazwisko? A powiedziałeś nazwisko już? Dobra, nieważne. W każdym razie będę grał z Mario, jakiś powalony w ogóle wyścig prawdopodobnie, bo to jest niestandardowy. Będę jechał moim Elegy, bo na razie nie mam innego samochodu. I no wybrałem jakiś zatwierdzony podobno przez Rockstara, ale nie jeździłem jeszcze tych dziwnych, śmiesznych, stworzonych przez graczy wyścigów. A ty, Mario? No, jeszcze mi się też nie zdarzyło. To jest twój Fletcher? Tak, to jest mój Fletcher. Fletcher, Fletcher. Wygram. A, już nie trafiłem gram perfect. Gram o takiej porze, że raczej nikt z was już dawno nie gra w żadne gry. Więc po prostu gramy sami, nie ma w ogóle nikogo, kto by chciał dobić do wyścigu teraz. W każdym razie strumień aerodynamiczny jest włączony, wyrównywanie jest wyłączone. Na razie, jak widzimy, wyścig przebiega dosyć spoko, nie ma większych problemów tutaj. Uważaj, środek. A, już ogarnięty, widzę, jesteś. A ja chyba już to jechałem. A nie, tego nie jechałem. Wow! Woo! Skąd się to wzięło? Nie wiem właśnie. Tekstury mi się nie doczytują? Czy tak jest? Nie, no tam była skocznia. Nie widziałeś tego? Ale się w ostatniej chwili doczytała. No. O boż. Musisz kupić więcej gigabajtów, serio. No, do procesora. Dobra, skup się, bo widzę, że to jest bardzo fajny wyścig. Woo! Rzuca dupkę. Oj. Gdzie ty? O, goni mnie! Dobry ten Fletcher jest? Wiesz co, stuningowany jest spoko. Mimo ogólnie wziąłem go sobie, bo mi się naprawdę zarobiście podoba dźwięk w nim, jak włożysz do niego turbinkę. Co ty dajesz? Ja jeszcze turbiny nie włożyłem do Elegy, ale mam taką... taki zamiar tutaj, żeby włożyć. Ale fajnie. To masz lepsze przyspieszenie ode mnie. No jak? Ale nie mam nawet turbiny włożonej. A ty już masz sprężynę, to... Ło, chłopie. Jak ja będę miał tutaj sprężynę w Elegy, to łeb będzie urywać, dosłownie. No, będę musiał sobie go kupić. No, świetny jest. Podobno na konsolę był za darmo jakoś tam rozdawany. No to nie wiem, ja wiem, że w singlu możesz go wybrać w garażu zawsze, jako pojazd dodatkowy. Aha, tak, jest coś takiego. To jest w jednym z garażów, które kupiłem wcześniej. Świetnie to wyścig. W ogóle ja tutaj rozmawiałem już, kiedyś graliśmy sobie właśnie, nie wiem czy to w BF-a, czy w jakiegoś The Crew. Graliśmy sobie po prostu razem z widzami i powiem ci, że doszliśmy do wniosku, że wyścigi te w GTA tutaj, GTA Online są naprawdę lepsze nawet niż w większości gier wyścigowych. Chodzi mi o rozgrywkę między graczami, bo synchronizacja jest fajna, jest ten tunel aerodynamiczny, także... Fajnie to wszystko po prostu wygląda. Znaczy, ja tam dużo słyszałem hejtu na ten tunel aerodynamiczny. Czemu? No, że ogólnie wiesz, ktoś jedzie pierwszy, ale na ostatnią chwilę przed metą ktoś sobie użyje tunelu i wiesz, automatycznie przegrywa, mimo że cały wyścig prowadzi. No tak, ale to jest też taki rodzaj zabawy, no GTA jest takie... Ja wiem, chamskie, to jest taki styl grania, po prostu po chamsku tutaj. Jak jedziesz sobie tam, nie wiem, w jeździe to wolnej, to po prostu cały czas się boisz, że ktoś ci zaraz upierdzieli łeb, tak? Albo cię rozwali z rzutulakiem. Więc to nie jest też tak, no to jest taki typ gry, bym powiedział. Ten tunel, no może po jakimś czasie mnie też zacznie denerwować, bo już nieraz miałem tak, że po prostu pod koniec ktoś mnie wyprzedził. Ale być może trzeba zmienić tutaj taktykę grania, no może jesteśmy przyzwyczajeni do tych takich gier wyścigowych, gdzie właśnie liczą się bardziej te takie umiejętności sprowadzenia samochodu niż użycie troszeczkę też sprytu, tak? Nie jest to jakiś hardkorowy wyścig, kilka kontenerów postawionych tutaj, żeby robić te slalomy i w zasadzie tyle. Tu powinniśmy mimo wszystko zawsze coś innego. Tak, jest tych wyścigów ogólnie sporo, zresztą można samemu je tworzyć z tego co wiem, no nie? Próbowałem się tym bawić, ale... Ale? Nie mam na to czasu. Dużo zabawy?
No dużo, znaczy ogólnie ustawiasz punkty kontrolne, nie? Tak. Sobie na trasie, potem możesz te wszystkie przeszkadzajki ustawić, ale... Mhm. No, wolę sobie pograć w coś, kto już to ktoś stworzył. Aha, no. No jak ktoś ma więcej czasu, to stworzy coś ciekawego. Ta akurat trasa jest zweryfikowana przez Rockstara, więc tutaj jakichś, nie wiem, dziwnych rzeczy typu, żeby nie można było ukończyć, to nie ma. Ale ogólnie można, no, chyba sobie też, jak mówiłeś, pobrać te trasy niezweryfikowane. Tak, tak, z Social Clubu. No. Ale no mówię, mnie się bardzo podobają te wyścigi tutaj w GTA. Ogólnie wyścigi i strzelanie bardzo mi się podoba. Lubię po prostu chować się za osłonami i kogoś tam zabijać. Nie chcę cię martwić, ale przegrałeś. Wiem. Będziemy się ścigać super samochodami i nie wiem, na czym to będzie polegać, naprawdę nie wiem. Biorę sobie Infernusa i wezmę sobie może w kolorze żółty. Dobra, kontynuujemy i gotowo. No tak naprawdę mało się ścigam tym Infernusem, ale to wiesz co, Mario, bardzo dobry samochód jest. A, ten porno lepszy. Może tam troszeczkę. Ale ja sobie kupię Infernusa właśnie, bo tylko i wyłącznie dlatego, że mało osób nim jeździ. Tutaj właściwie wyścig jest po drodze gruntowej, ale wziąłem specjalnie super samochody, żeby było śmiesznie. Ow, ow, ow. Bo tam były proponowane właśnie terenowe. To jest taki Aventador pomieszany ze 100 elementów, bym powiedział. Tak, tak, dokładnie. Ooo. Ja w mojej murcie lagą, chyba tylko napęd na tył. Na razie, koleś. Czekaj, poczekaj. No to jest chyba dosyć taki prosty wyścig. Myślę, że żadnych tutaj nie wiadomo jakich ramp to nie będzie. Nie, to widziałem. Sprawdziłem sobie mapkę przed wyścigiem, ona jest po prostu pokręcony. Aha. Ale tak myślę, że ciekawa. No i co? Gdzie to twoje lambo jest? Jest, goni, dobra, dobra, zwracam honor. Ale ty masz tam coś wsadzone do niego, nie? No jasne. Najgorsze jest to, że mógłbyś mnie spokojnie tutaj Sanchezem rozwalić. Ops, ops. Tak, dokładnie. Sanchez na terenowych wymiata. Fuck. O, jest rampa jednak. Jest? Teraz zobaczymy. Jest. O! Wow. I to nie jedna. Fajnie! Dobra. Szkoda, że tu nie można wybrać wszystkich pojazdów, na przykład, żeby każdy mógł sobie wybrać, nie wiem, czy tam motocykl, czy samochód jakiś. Tylko wtedy, jak się bierze właśnie terenowe, to można wziąć albo Sancheza, albo jakiś terenowy samochód. A nie ma takiej możliwości, żebym ja mógł sobie wziąć Infernusa, a to na przykład jakiś motor, albo odwrotnie. Dobra. Kurde, odjechałeś mi konkretnie. Gnoju ty jeden. Teraz się dogonię, spokojnie, na pewno gdzieś skusisz. Ty też jedziesz chyba pierwszy raz ten wyścig, tak? Tak, tak. No, bo wiadomo. Szkoda, że w tej kolejce, gdzie się tam wybierze, losuje samo, kurde, wyścigi. No szkoda, że tam nie można po prostu wybrać tych niestandardowych, tylko te stworzone przez Rockstara. Tak. Muszę kupić tego Infernusa, jest świetny. I tu chyba będzie okrążenie już. Właśnie. O kurde. To masz 63 checkpointy na okrążenie. Nie, to nie jest okrążenie. To nie jest chyba okrążenie. To jest punktu do punktu. Tak. 63 checkpointy całe wyścig. I skocznie na koniec. Nie. No to powiem ci taki sobie, nie był jakiś specjalny. Kurde. Myślałem, że będzie jakiś bardziej zwariowany, ale $4,670 dostałem za drugie miejsce. No i startujemy. już to czuję po prostu. Oj, o, udało mi się jednak wystartować ładnie. No i tu zdecydowanie będziesz przodował niestety. To wcale nie jest dobre. Dokładnie. Chociaż...
Zabrali mi power up. Wow! Ale mi ścięło. Co ci zlagowało tak? Ale nie masz już czym strzelać. No, ja chciałem do tyłu strzelić, ale mi nie wyszło. Dobra, to jest. A, Nitrasa ci zabrałem. A tam była wyrzutnia? Nie to, wiem, czy to nie, było. To nie ja, to za tobą. Tu jest ja się ładnie. Aj. Daleko jesteś. Kurde, ten koleś strasznie do przodu wywalił. A, ja znałem ten wyścig. Już mi się przypomniał. Też go sporo jechałem. Nie wiem, czy te rakiety, które wystrzeliwujemy tutaj, czy one są naprowadzające? Nie, nie są. No właśnie. Ale za to strzela ich dosyć sporo. O. Dobra, musiałem wystrzelić, żeby zdobyć przyspieszenie, ale i tak kolesia trudno jest dogonić. Niestety ma jakiś lepszy chyba samochód od mojego. Ale spoko, jeszcze będą tutaj zakręty. Gdzie ty jesteś? Oj, niedaleko. O! A kurde, zjazd z autostrady. Pojechałem za tą prostą. Ale ja widziałem te rakiety, jak wystrzeliłeś je, ale one w pewnym momencie tak jakby same we mnie wleciały, wiesz? Ja ich nie widziałem, jak one lecą, tylko po prostu wystrzeliłeś je i nagle we mnie trafiło. Nie wiem, nie miałem możliwości jakby uniknięcia tego, wiesz? Cholera, nie można strzelać tutaj do tyłu? Można. Wow, what the fuck? Ale ci nie powiem jak. Musisz spojrzeć do tyłu i nawcisnąć wystrzelenie. Pewnie co? Wystrzelasz do tyłu. Aha, goni go. O kurde, zjadł! O fuck! Ja. A, to kurde! Gdzieś ty pojechał? O! No z tyłu nie jest tak łatwo rozwalić, co? No nie, ale nie odjechaj tyle. Kurde, ten koleś nas zostawił w ogóle. O, w szarej dupie jesteśmy. Nie mam koła jednego przez ciebie. No, jak mi przykro. Kurde. O, fuck. Znosi strasznie. Za dużo zjazdów. No. Nie, tu jest najgorsze to, że trzeba jeszcze uważać na tego, kto jest za tobą. Żeby cię nie odstrzelił. A. Kurde. Ej, też nie widziałem, jak te rakiety leciały. No. Chodź tu. A, tu zjazd jest. Oh, fuck. A, kurde. Dobra, ale teraz chociaż wszystkie opony będę miał. Jeszcze mój zepsuty samochód tu stał. Jakie to jest chamskie w ogóle? A tamten za nami czeka chyba. Tam, już dojechał. Ale to nie fair, on miał szybszy samochód. Ooo! Zarzuciło dupę. Gazu. Dostajesz coś tam? Co? Dostałeś coś, może? To się ode mnie oberwałeś? Oh my god, co tu się dzieje? Nie, nic nie dostałem. No tutaj zaraz koniec będzie. No nie! Co to było?
Ja tylko ci opony przestrzeliłem. Opony mi przestrzelił i mnie zniosło na słup. What the fuck? Dobra, kupujemy. I gotowy. Ciekawe, czy wziąłeś to, co ja. Nie. Ja wziąłem coś lepszego. Oh fucking shit. Nie zestrzelę cię w tym. No. I opony pewnie też masz pancerne. Nie, chyba tu opon nie ma pancernych. O kurde. Czemu nie strzeliło? A, okej. Okay. Oberwałeś, ale żyjesz. Oberwałem, ale... O kurde. Ale nie wywaliło. Ale pięknie. Ty w tym nic nie widzisz. No. Jak tu strzelać? Teraz ci pokażę. Powiem tak, nie da się strzelać z tej kamery do tyłu. O nie. Ej, faktycznie da się strzelać w tym. O, okej. Wow. Oh! Oh! What the fuck? Nie! Nieźle, nieźle. Ja kurde. Zjazd przyjechałem. Ale dziwnie się na tej kamerze strzela. Dobra, już mam sposób. Okej. Okay. Yeah! Jeszcze poziom pościgu włączyłem, fajnie. No. No niestety. Ale dostawałem jakieś tam hita, jak cię rozwalało. Wiem, jak się strzela do tyłu już. Wiesz, co trzeba zrobić? No. Jak idzie się ten wyścig GTA, to trzeba nacisnąć jeszcze R. I wtedy robi się taką kamera z zewnątrz i dopiero wtedy można strzelać do tyłu. Co to? Zrespawnowałeś się? Zobaczcie? Tak, zdążyłeś mnie zabić. Co ty? Przed metą, no. A to widzisz, że tak nie są te szyby pancerne. Nie, w tym nie ma szyb pancernych. Właśnie to tak to jakby to miało jeszcze szyby pancerne, to by było... Było duże przegięcie. No nic, moi drodzy, kilka wyścigów z Mario dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Na razie.